Miłość dla ludzi skrzywdzonych, gdy się ma 23 lata, jest jedną z racji istnienia, równą swej oczywistości, pożądaniu dziewcząt i chęci śmiechu. Ludzie bardzo skrzywdzeni grzechotali wtedy drewnianymi sabotami po brukach niemieckich miast. Saboty kosztowały po 4 marki para. Zarobki wynosiły około 30 marek miesięcznie. Ogromne masy ludzkie dotykały dna swej udręki. Podawano ich milionami w towarowych pociągach z Francji, Polski, Ukrainy i Włoch do gigantycznej machiny niemieckiego przemysłu. Przez parę lat ich prawo do życia i wolności było wyłącznie paliwem tego mechanizmu. Nazywam się Filip Wenzel. W 1943 roku byłem kelnerem w Park Hotelu we Frankfurcie. Leopold Tyrmand, Filip, odcinek pierwszy. Mam 23 lata. Przynieś mi bułeczki! Za wahadłowymi drzwiami ofisu rozciągała się sala, a więc teren odwiecznego spektaklu obsługi. Weseli w nieskazitelnym fraku, szczuplutki i niewysoki, pochylał się nad stolikiem i odbierał zamówienia w postawie zasadniczej, uprzejmej, lecz pełnej rezerwy. Gość wręczył mu zielony arkusik z podróżnymi kartkami żywnościowymi. Weseli wyjął małe nożyczki z kieszeni kamizelki i rozpoczął błyskawiczną, mistrzowską akcję. Weseli, Czech o przystojnej twarzy, na której błąkał się nieustanny, trochę pomyleńczy uśmiech zgryźliwości i ironicznej wyższości, był chef de rang, ja tylko demi-szef. Miał prawo posyłać mnie na dół. Uchodził za dobrego kolegę i nie bał się pyskować na Niemców. Kawa dla pana Eislera! Kawa dla pana Eislera! Dzień dobry, potomku Nibelungów. No, już! Do mycia szklanek! Ty mi nie będziesz rozkazywał, polski gówniarz! Chcesz w mordę? Dawno już cię nie spuściłem ze schodów, co? Z tobą trzeba się zawsze kłócić, od samego rana. Idź po kawę, nie dyskutuj. Idź sam, Brucz kazał mi od samego rana myć kieliszki do wina. Jak cię kopnę, to przekonasz się, kto tu teraz rozkazuje, ja czy Brucz? Jup był jednak commis de rang, czyli o szczebel niżej w hierarchii ode mnie. Nigdy sobie nic nie zrobię! Taką mam już technikę spalania z tych schodów! Daj mu już tę kawę! Musiałem mu przez ciebie powiedzieć parę słów. Potrzebne mi to od rana. Kawa dla pana Eislera! W owym czasie specjalnie cieszyło nas plucie do kawy pana Eislera. Wielkie misterium zanieczyszczania kawy odbywało się o godzinie 8:30. Punktualnie i codziennie. Wziąłem kawę i poszedłem na środek sali. Mieć szczęście do kobiet, myślałem po drodze. To znaczy spotykać za każdym zakrętem każdej ulicy takie, z którymi ja mogę pójść do łóżka i które mogą ze mną pójść do łóżka. Nie muszą od razu chcieć, muszą tylko móc. I ja muszę móc. Oto ostateczna definicja, pomyślałem z zadowoleniem. Zaś ja mam tylko powodzenie, ale nie szczęście. Postawiłem tacę na stole służbowym pośrodku stojących wokoło Marcela, Piotra, Leo, Jupa i Piera. Tylko plujcie mało, żeby nie wystygło do reszty. Leo? Już mnie to przestało bawić. Zanieś mu już tę kawę! Potem znów wszystko pójdzie na mnie. Że ty się grzebiesz, że kawa zimna. Piotr? Ulżyj sobie zdenek. Pier? Nie, nie mogę. Mogę oderznąć mu rękę tępym scyzorykiem albo wyłupić oczy, ale tego nie mogę zrobić. Zanadto jestem kelnerem. Teraz ja! Będę pluł długo i obficie. Może mu to w gardle stanie, temu psu. Dosyć, bo kawa zmieni kolor. Lej mu od razu ze śmietanką. Jeszcze mi dużo zostało śliny z tego, co przeznaczyłem na dziś. Pozwól mi jeszcze trochę. Nie, drzwi.
No już. Daj nareszcie to śniadanie. Piękna pogoda dzisiaj, prawda? Bardzo ładna, w istocie. Czy alarm nie zepsuł panu niedzieli? Nie, nas nie dotyczył. A gdzie byli tym razem ci powietrzni piraci? Nigdzie. Odpędziła ich nasza przeciwlotnicza. Zdaje się, musieli zrzucić bomby do Renu koło Koblencji. Znaczy się, że już nie ma Koblencji. No to czemu ta kawa jest taka cienka, wodnista? Ograniczenia, panie dyrektorze. Wiadomo, zbożowa. Wszyscy cierpimy jednakowo. Rozwinął tylko serwetkę, zatknął róg za kołnierz i rozpostarł pieczołowicie nad klapami nieskazitelnego tużurka, zakrywając ją szczelnie pokaźnych rozmiarów odznakę partyjną tkwiącą w lewej butonierce. Wolno, ze smakiem zabrał się do jedzenia. Był bardzo zadowolony, że personel wie, jak okropnie złą wojenną kawę musi pić dyrektor Park Hotelu. Wiesz, Blanka przyjechała. Leżałem na łóżku Piotra i obserwowałem z zainteresowaniem celebrację zdejmowania fraka po robocie. Ta przyjaźń spadła na nas jak uśmiech losu. Wygrana na loterii czy coś takiego. Dobrze było wtedy mieć kogoś, do kogo czuło się zaufanie i jeszcze coś więcej. I dobrze, gdy ten ktoś był rówieśnikiem. Młodym, przytomnym facetem o jasnym, złośliwym uśmiechu. Mieliśmy lato, upalny koniec czerwca 43 roku. Za oknem pokoju Piotra leżał znieruchomiały w skwarze Frankfurt. Nie wiedziałem, że wyjeżdżała. Wyjechała. Co za orka dzisiaj? Dlaczego nie robiłeś przy obiedzie? Brucz mnie zwolnił. Bo zaprawił się od samego rana. Przy śniadaniu tachali jakieś nowe skrzynie z koniakiem. Jak Brucz zacznie sprawdzać, czy wszystko w porządku, to wiesz, jaki jest potem. Ależ jestem zmęczony. Kiedyś ty się tak spiłował? Wczoraj przyjechała ta z Moguncji. Wyobraź sobie, wzięła pokój w hotelu, w tym na rogu Karlstrasse. Imperial? No, telefonowała do nas na dół. Umówiłem się z nią po południu u Schumana. Nawet ładnie wyglądała. Nie chciała za Chrystusa przyjść tu, do nas, na górę. Powiedziała, że przyjechała się mną nacieszyć, a nie umierać ze strachu. I poszedłeś do niej, kretynie. Czekaj, doigrasz się. Piotruś. Mam jeden dzień u Weselego. Chcę za mnie wziąć niedzielę. Może możemy pojechać pod miasto. Do Taunus, dobrze? Weźmiemy Blankę. A Savino? Z Savinem skończone, rozmawiałem z nią rano. Skończyła z nim przed wyjazdem z Frankfurtu. A może on z nią? Może. Nieważne. Stary, nie możesz z miejsca ładować się na dziewczynę kolegi. Zaczekaj trochę. Przecież oni się tak kochali z Savinem. Kiedyś, pamiętam, Blanka nie wychodziła przez tydzień z łóżka, a Savino tylko rano wbijał się we frak, przylatywał o 10:00 z powrotem i do łóżka. O 2:30 we frak i na dół do obiadu. O 4:00 na górę i do łóżka. O 6:30 we frak i do kolacji. O 11:00 do łóżka. I tak przez cały tydzień, pamiętasz? Ale to było kiedyś. Teraz Savino obsługuje klientkę z trzeciego piętra. Żonę zastępcy Gauleitera. Zrobił karierę. Ciekawe, kiedy ona odblokuje pokój. W recepcji konają ze strachu. Włoch. Jemu wolno. A że chłopak przystojny, więc działa. Blanka poszła na rajzy. Honorowo. To jest w ogóle wyjątkowa Niemka. Przynajmniej wiem, że nie wykroi mi żadnego numeru. Że nie zaciągnie mnie do hotelu, z którego mogą mnie wywieźć w karetce gestapo. Piotrusiu, ta z Moguncji ma brata i męża na froncie. Zapominasz, że jest wojna i że walka jest naszym obowiązkiem. Każdy ryzykuje, jak go na to stać. Masz dziwne metody walki i walczysz osobliwą bronią. W samym środeczku Niemiec. Wolę te metody niż twoją.
Trudno mi uważać szafkę pełną kradzionych butelek wina za dowód zwycięstwa. Ja prowadzę wojnę ekonomiczną, bardzo skuteczną. Dla ciebie. Już sam nie wiesz, co robić z pieniędzmi. Nie było nic lepszego prócz tego Trarbachera. Nic lepszego. Tak więc leżeliśmy nazajutrz z Blanką na trawie na podgórzu Taunusu. Owlekliśmy się na jakiś pagórek i oto leżeliśmy w słońcu obok siebie. Zapomnieliśmy wziąć koc, zaś trawa była już sucha, łamliwa i kłująca. Nie sposób wtedy było zebrać się do kostiumów kąpielowych. Piotr otworzył teczkę i wyjął kanapki z salami i serem limburskim oraz dwie butelki mozelskiego wina. Czasami patrząc na was, zastanawiam się, czy hitlerowcy nie mają racji. W każdym razie nie miałabym nic przeciwko temu, żeby wszystkich cudzoziemskich kelnerów powiesić na placach publicznych. Zemsty za mękę, jakiej doznajemy, patrząc na wasze spasione pyski. Przesadzasz. Wystarczyłby ci Savino. A, do Savina nie mam żadnej pretensji. Lubię Włochów. Karmię cię i tak mi się odwdzięczasz. Wiesz co, cholera mnie bierze, kiedy widzę, jak wam się powodzi. My, Niemcy, zdychamy powoli na kartkowym chlebie, a... Nie wszyscy Niemcy zdychają z głodu. Już my o tym wiemy najlepiej. I nie wszyscy cudzoziemcy piją mozelskie wina. A ty, Blaneczko, jakoś wyglądasz nie tego. Żebyś wiedział, co ja mam za numer. Od 3 tygodni mieszkam w pociągu. Nie mam kartek żywnościowych, bo wymeldowałam się z Frankfurtu. Dostałam przymusowe skierowanie do pracy w fabryce. Wyobrażasz sobie mnie przy maszynie? Wyobrażam sobie ciebie wyłącznie w drewniakach na koturnach, w czerwonej bluzce i krótkiej granatowej spódnicy. Tak, jak ujrzałem cię po raz pierwszy w Café Schumann. Bardzo mi się podobałaś. No, tylko że Savino był szybszy. Nie jestem pewien, czy tak należało postąpić. Wszyscy muszą ciężko pracować. Ostatecznie jest wojna. Nasi ministrowie pracują w Anglii w fabrykach amunicji. Mhm. Jakaś krewna królowej też. Ale wy to co innego, wy jesteście patrioci. A mnie, póki mam takie nogi, nikt nie zagoni do pracy fizycznej. Ani Arbeitsamt, ani Gestapo. O, przynajmniej do fizycznej pracy w fabryce. Blanka przechyliła butelkę Trarbachera nad głową i długo piła. Po czym położyła się na brzuchu, podpierając podbródek dłońmi. Piotr uczynił to samo i leżeli twarzami do siebie. Ich nosy dzieliła przestrzeń kilkunastu centymetrów. Ty jesteś Duńczyk czy Flamand? Czy coś takiego, o ile sobie przypominam? Nie. Holender. A, Holender. No, właśnie to miałam na myśli. A nazywasz się Leo. Prawda? Nie, Piotr. A tak krócej? Piet. Wspaniale. A on? On jest Czech, nie? Nie, on jest Francuz. Savino mówił, że ty taki nie bardzo Francuz. Nas nie ruszą. Za dużo amerykańskich i żydowskich pieniędzy ulokowano w tym mieście. Ludzie mówią, że alianci przeznaczyli Frankfurt na swoją stolicę po wojnie. Ej, chodźcie do mnie. Trzeba coś zrobić z wieczorem. Ja idę spać. Nie bądź dzieckiem, nie pójdziesz przecież o 10:00 spać. Mam odłożoną butelkę Rudesheimera. Poza tym dziś przemawia Churchill. Przyjdziesz do mnie po dzienniku i opowiesz. Na razie i tak idziemy wszyscy w jedną stronę. Poszliśmy w prawo, Wiesenhüttenstrasse. W wąskiej części ulicy, po jej lewej stronie rysowała się ciemną plamą smukła, wytworna fasada park hotelu. Niemal naprzeciw park hotelu stał, na skos do ulicy, za niziutkim murkiem, trzypiętrowy, chudy domek. Było to pomieszczenie dla hotelowej służby i biuralistów. Blanka znała dobrze tutejszą topografię i zwyczaje. Cały parter domu zajmował komisariat policji.
Doświadczeni żeglarze twierdzą, że nigdzie nie jest równie bezpiecznie jak w oku cyklonu. To chyba prawda. Dodałbym tylko, że trzeba umieć się z tym okiem obchodzić. Po prostu wypracować sobie metodę. Idźcie przodem. Wejdę sama. Słuchaj, to nie wypada. Posiedzisz z nami pół godziny i pójdziesz sobie. Będę ci nawet wdzięczny, jak sobie pójdziesz. Ale jeszcze nie teraz. Słuchajcie, najwyższy czas, abyśmy zrobili dziś użytek z naszych kostiumów kąpielowych. Wozimy je cały dzień ze sobą, a tu jest bardziej gorąco niż na plaży. Świetna myśl. Nie patrz się. Dlaczego ma nie patrzeć? Niech się przyzwyczaja. A tutaj już nic nie ma. Zejdę i skombinuję coś na dole. Postaraj się o Liebfrauenmilch. Masz dobre upodobania. Nareszcie zrozumiałeś, głupi, że po to tylko przyjechałam do Taunus? To, żeby było słychać kroki na korytarzu. Ścisz, idioto, na dole wszystko słychać. Przyniosłem kieliszki do białego wina, żeby było wytworniej. Liebfrauenmilch dla ciebie. Żebyś nie żałował, żeś tu z nami został. Piet, nie gniewaj się, ale no, ja już muszę iść. Musisz? Dlaczego? No, muszę. Wiesz, czasami zdarzają się takie rzeczy kobiecie, że po prostu musi iść, nawet jeśli wcale nie ma na to ochoty. Odprowadzę się. Nie, nie. Dam sobie radę, to niedaleko. Zatelefonuj jutro, w czasie obiadu. Dobrze. Dojdzie mi trochę papierosów, nie mam ani złamanego peta w majątku. Mógłbyś jej odpalić trochę podróżnych kartek żywnościowych, rekinie. Łupisz codziennie jej ziomków w najbezczelniejszy sposób z całych kilogramów mięsa, masła i białej mąki, a nie ulitujesz się nad losem pięknej dziewczyny, głodującej przez całe tygodnie z powodu braku paru skrawków zielonego stemplowanego przez Urząd Reglamentacji Żywności papieru. Dziękuję. Cześć. No, to cześć, Piet. Widzę cię jutro rano. Nie zostaniesz posłuchać komunikatu? O, chcę spać, błagam ci, zrozum to. Marzę o tym, żeby pójść wreszcie spać. Spać i spać. 23 lata i tylko spać. Co za pokolenie. Jeszcze dziś w nocy jadę. Nie miałam sumienia powiedzieć tego Piotrowi. Był taki miły i ma taką na mnie ochotę. Nie zadzwonię jutro, a pojutrze nie będzie pamiętał, jak wyglądam. No to chodź do mnie. Pojedziesz jutro rano. Nie mogę. Umówiłam się z taką jedną, która zaczyna. Dostała wezwanie do fabryki i wieje. Ma 17 lat. To jej pierwsza rajza. Nie mogę jej zrobić świństwa. Szkoda. Ja też żałuję. Podobasz mi się. Właśnie w tej chwili wydała mi się naraz piękna i dobra. Jej zstępująca po schodach obecność w ciemnościach stała się czymś cennym i ciepłym.
Rzecz jasna, głównym motywem mych myśli była młoda ciekawość i nienasycenie. Poznałem ją szybko, krótko i fragmentarycznie. Wszystko we mnie pragnęło pełnego i wyczerpującego nacieszenia się tym nowym prezentem życia, jakim jest świeżo zdobyta dziewczyna. Także zmęczenie nie mogło grać żadnej roli wśród mych chęci i rachub na początku 20 lat życia. Niemal każde zmęczenie jest równoznaczne zadowoleniu. Ale krzywe młode poczucie tego, co wypada, a co nie, nie pozwalało na manifestację prostych chęci. Podobam się jej, dlatego mówiłem sobie, że mi na niej nie zależy. To tak zawsze. Zaś ostatecznie jest to tylko Niemka. Załatwiłem ją. I to jest najważniejsze. Koniec odcinka pierwszego. Leopold Tyrmand, Filip. Odcinek drugi. Co za porządki? Czeka się godzinami. Przecież w regulaminie domu pisze, że śniadanie na rachunek można już dostać od 6 rano. W praktyce jest zawsze inaczej. Zostaw już wreszcie tę cukiernicę w spokoju. Spóźnię się przez was na pociąg. Proszę pana, proszę pana. Mam do pana prośbę. Zabrakło mi kartek na masło, natomiast mam dużo odcinków tłuszczowych. Czy nie można byłoby otrzymać za nie masła? Niestety, łaskawa pani, nie wolno nam tego czynić. Kuchnia nie przyjmuje od nas zamówień bez właściwych kartek. Nie muszę jeść masła, wystarczy marmolada. Musisz jeść masło. Nie widzę powodu, dla którego masz być wojennym, skrofulicznym dzieckiem. Nie życzę sobie, żeby ta wojna zostawiła na tobie ślady, żebyś cierpiała potem całe życie. Spróbuję coś zrobić, szanowna pani. Proszę mi dać swoją kartkę tłuszczową. Jest pan bardzo miły. Nie muszę jeść. Nie jesteś w stanie pojąć, że brak nawet tak namiastkowego masła powoduje w organizmie jakąś awitaminozę czy coś takiego. Dobyłem nożyczek z kieszeni i ciąłem spokojnie kartkę wzdłuż i wszerz, trzymając ją wysoko, sporo powyżej głowy i tak na nic nie zwracając uwagi, zatokowanej damy przy wycięciu bez przeszkód 80 gramów uznałem, że nie należy przesadzać. Złożyłem kartkę i zwróciłem damie. Wzięła ją bez jednego spojrzenia i wrzuciła do torebki. Weseli patrzył na mnie z drugiego końca sali, bez sympatii. Dostrzegł, że złapałem jelenia. Dziękuję. W ofisie schowałem zdobycz do portfela, wyjmując zeń w zamian dwie kartki na masło, po 5 gramów każda. Wprawdzie 5 gramów masła warte było na nieoficjalnej giełdzie kartkowej 3 albo nawet 4 razy tyle tłuszczu, to przecież i tak uderzenie było potężne i bezpodobne. Przyniosłem 2 śniadania do stolika, pośród talerzyków z dżemem i bogatej zastawy dwie mikroskopijne porcyjki masła uderzały jaskrawie swą znikomością. Mało, ale i tak dziękuję. Zapomniał pan wziąć od nas kartek na chleb. Już je panu daję. Tak. Masz zjeść całe masło. Mnie wystarczy dżem. 4 odcinki białej mąki. Trzeba było być twardym aż do końca. Dusić i żyłować. W koszyku było akurat pół tego, co wycinałem z karty chlebowej, podanej mi przez starszą panię usłużnie i z pośpiechem. Od razu też zapłaciła za śniadanie bez zapisywania na rachunek i wraz z 2-markowym przyzwoitym napiwkiem. Panie Ober, chciałbym prosić o 2 bułeczki. Stało przed nim już podane przez Weselego firmowe śniadanie. Proszę uprzejmie, czy mogę otrzymać kartki?
Sęk w tym, że mam tylko zwykłe chlebowe. Nie mam na białą mąkę. Bardzo mi przykro. Słowa te, w połączeniu z uśmiechem, stanowiły nieco bezczelną formułę, jaką kwitowałem zawsze podobne sytuacje. Zawierały w sobie niezmiernie drażniące wszystkich proszących Niemców zrozumienie ich położenia oraz wyraźnie zaznaczoną wyższość. A to z tego powodu, że oni nas, a nie my ich, o coś prosimy. Nic nie dałoby się zrobić? Pan tak wybornie mówi po niemiecku. Skąd pan jest? Jestem Francuzem i przykro mi, że nie mogę panu pomóc. Chyba z Alzacji. Mówi pan czysto i bez akcentu. Podlizywał się na chama za 2 5-dekowe bułeczki. Może mi pan pozwoli swoją kartę? Jako Alzaczyk powoduje się pan solidarnością w naszej wspólnej walce z wojennymi trudnościami. Nagrodą jest panu świadomość, że... Zaraz, zaraz. Ile pan bierze? To jest przecież ponad 0,5 kilo! Jest to jedyna możliwość otrzymania bułeczek. Jak łaskawy pan sobie życzy? Rezygnuję z bułek. Poza tym nie jestem Alzaczykiem. Niech mi pan przyniesie dodatkowy dżem. Proszę uprzejmie. Poszedłem do ofisu, wziąłem wczorajszą odstawioną przez kogoś na bok, nie z łakomstwa, lecz dla zasady, porcję dżemu, mocno już zeschłą i zeskorupiałą, i przyniosłem Niemcowi. Czy szanowny pan płaci za śniadanie, czy mam dopisać na rachunek? Na rachunek. W takim razie proszę o markę 60 dopłaty za dżem. Dziękuję uprzejmie szanownemu panu. Pierre przywiązał fartuch na biodrach i zanurzył umiejętnie aż po łokcie ręce w górze szkła. Mył szybko i sprawnie szklanki i kieliszki różnego kalibru i podawał Jupowi do wytarcia. Dużo roboty? Nie, można wytrzymać. Pierre, czego tak pędzisz, idioto? Ta robota powinna nam starczyć do 11. Czym później skończymy, tym trudniej będzie Burczowi zagnać nas do nowej. Nie lubisz trochę odpocząć, frajerze? Jup, wiesz co? Posiadasz pewne wartości jako człowiek. Zgłoś się do mnie po wojnie, uratuję cię przed powieszeniem. Dlaczego chcecie od razu wszystkich wieszać? A potem dziwicie się, że my się bronimy. Nie mamy innego wyjścia. Przecież wystarczy, że powiesicie pana Eizlera i jeszcze paru, których wam wskażę. Zresztą jeszcze nie wygraliście tej wojny. Jeszcze może być tak, że ja cię ocalę i będziesz u mnie pracował jako pomywacz do końca życia. Stary, Laval pcha nam posiłki. Do Park Hotelu ma przybyć kilku nowych Francuzów. Może nawet dziś. Nowi Francuzi oznaczali nowe kłopoty. Bóg wie, co to za jedni. Ze starymi sprawa była już ułożona. Wiedzieli raz na zawsze, że jestem Francuzem i załatwiony. Nie ma o czym mówić. Gdzie się ulatniasz na całe godziny? Zdenek, czego się drzesz? I tak nie masz nic do roboty, a ja chyba mam prawo zjeść śniadanie, nie? A ja mam chyba prawo zeskoczyć na dół na papierosa, co? Wielkie rzeczy, jakbyś nie mógł sobie tu zapalić. Ja się nie boję Brucza. Ale ja jestem prawdziwy kelner, a nie jakiś wojenny podrzutek jak ty. Aha. Ja nie palę na sali. Wiem, co mi wolno, a co nie. Tobie to wszystko jedno. I tak w życiu nie będziesz porządnym, prawdziwym kelnerem. Raczej nie, co nie znaczy weseli, że ci trochę nie zazdroszczę. Ty przynajmniej zyskałeś spokój duszy i zawsze będziesz doskonale zarabiał. W każdych warunkach, a ja? Bóg jeden wie, co mnie jeszcze czeka. Wobec tego zamknij twarz. Tu masz kartki i pieniądze. Zabonuj mi 4 masła oraz 2 bułeczki. Dla mnie, dobrze? Dobrze. Zjedz i zaraz wróć, wtedy ja zejdę na śniadanie. A ty sprzątniesz śniadaniową zestawę. Każde, najdrobniejsze nawet nadużycie przywracało mu natychmiast pogodę umysłu i dobry nastrój. Dyżurny kelner na górę! Śniadanie dla pana Eizlera! Zima 1942 roku. Wileńszczyzna. Czasami odnoszę wrażenie, że wojny są po to, aby ci, którzy je przeżyli, mieli się czym chwalić. Ostatnia wojna rozciągnęła niebywałe możliwości chwalenia się na wszystkich niemal frontach w równym stopniu. Znikło także tradycyjne pojęcie broni. Ostatnia wojna dokonała modyfikacji pojęć także w tej dziedzinie. Jak nigdy dotąd walczono na potencjały produkcji, na dzienniki radiowe, na restrykcje żywnościowe, na psychologiczną odporność, na plotki. Była to także wojna na paszporty. Nadszedł czas, gdy fałszywy paszport okazał się nieocenioną bronią w wielkiej rozgrywce o życie i wolność.
Dość wcześnie doszedłszy do tego wniosku i korzystając z pewnych okoliczności, zmajstrowałem sobie odpowiedni paszport. Leżąc na podłodze domu sołtysa Gromady, polany w zimową noc, długo nie mogłem zasnąć. Przyczyny bezsenności nie stanowiły bynajmniej dwie nieprzyzwoicie krzepkie, głośno śpiące córki sołtysa stłoczone na oddalonym o metr łóżku, gdyż nawet Heniek, mój towarzysz, leżał tym razem obok mnie, owinięty w kożuchy, pogrążony w kamiennym śnie. Wokół przysadzistej, mocnej chaty sołtysa rozciągał się śnieżny, zmartwiały w mrozie bezkres podwileńskiej równiny, które przebyliśmy w temperaturze sprawiającej, iż dotyk lufy karabinu gołą ręką groził nam utratą na skórka. Sołtys nakarmił nas, napoił samogonem i położył tuż obok swych córek. Czyli uczynił wszystko, aby zapewnić nam błogi wypoczynek. W rozmowie ze mną jako dowódcą patrolu wyjawił mi ponadto, że otrzymał właśnie od Niemców formularze nowych kart tożsamości do nowej ewidencji, co wystarczyłoby zniweczyć jego dobre intencje, czyli zabrać mi sen. Przez pierwsze pół litra samogonu przy kolacji toczył się między nami dość dziwny flirt. Mam akurat tyle formularzy, ile wynosi stan dusz Gromady. Dorzucał mi ogromne bliny na talerz, oblewał słoniną i baczył pilnie, czy nie wpadam w złość. Wystarczyło bowiem rąbnąć pięścią w stół i zawołać. A kto tu jest władza? Aby ustalić stan współzależności między nami. Nie odpowiadała mi jednak ta metoda. Nie zależało mi bynajmniej na tym, aby nazajutrz Niemcy dowiedzieli się, kto i kiedy zaopatruje się w formularze do paszportów in blanco. Co nastąpiłoby niechybnie, gdybym je zabrał sołtysowi drogą tak zwanego przymusu. Przez następne pół litra dowodziłem czegoś mętnie i zawile. Chłop spoglądał na mnie chytrze spod zamglonego oka. Heniek już spał oparty o stół, sołtysowa sposobiła posłania, po czym wgramoliła się na pies. Sołtysówny ubierały się na noc w jakieś fufaj. Ja też jestem patriota i Polak, rozumiem? Iż w związku ze spodziewanym porodem u sąsiada Abakanowicza mam zapasowy formularz, który oddam. A i niech ten papier służy w imię Boga i Orła Białego. Bo ja, sołtys, wiem, że tacy młodzi mają teraz dużo do roboty w rozmaity sposób, co doskonale pojmuję. Mimo, że wyglądasz na ciemnego chama, wieśniaka, topornego Białorusina lub Litwina. Kim z boską pomocą ja nie jestem? Bo jestem katolik! I tutejż. Wreszcie polazł do sołtysowej na piec, ja zaś zostałem z nowiutkim, podstemplowanym blankicikiem w portfelu na posłaniu na podłodze. Leżałem więc dość długo bez snu, pielęgnując bogate plany na przyszłość, które umiejętnie wypełniony blankiet mógł jeszcze czarowniej urozmaicić. Nazajutrz w mojej kwaterze na plebanii w Cudzieniszkach, gdzie pełniłem funkcję zastępcy komendanta posterunku Sił Zbrojnych Republiki Ośmiańskiej, zasiadłem do preparowania mojej tożsamości. Zadanie było dość skomplikowane. Chodziło o wymyślenie danych przydatnych mi najbardziej w zamierzonym rajdzie do Anglii. Od samego początku wojny postanowiłem połączyć swe siły z siłami dobra, wolności i postępu. Rzecz inna, że moja skłonność do zaangażowania się po stronie walczących na śmierć i życie z Niemcami natrafiała ciągle na przeszkody. W 1939 byłem za młody, zaś jako ochotnik mogłem tylko kopać rowy. Do 1941 znajdowałem się na Litwie. Dopiero służba Republice Ośmiańskiej skanalizowała trochę z mych porywów. Republika Ośmiańska.
ucieleśniała na kilka tygodni słodkie marzenia najweselszego maturalnego okresu. Stanowiła wykwit i owoc słonecznej fantazji i zdolności do kawału wykrojonych z dość krwawego płatu bieżących dziejów. Sam byłem przy tym. Jak natychmiast po opanowaniu przez Niemców Wileńszczyzny historia wyniosła na swej wezbranej lokalnie fali niejakiego pana Skrzata, dotąd nauczyciela szkoły powszechnej w powiatowym mieście Oszmianie. Pan Skrzat okazał się czymś w rodzaju Mieszka I, albowiem zdołał najprzód przekonać miejscowego ortskomendanta, że Oszmiańczycy stanowią naród gnębiony od wieków kolejno przez Polaków, Litwinów, Białorusinów i Rosjan. A uwolniono obecnie dzięki triumfom niemieckiego oręża, po czym założył państwo Republikę Oszmiańską. Państwo to obejmowało terytorium pomiędzy Szosą Oszmiańską a tak zwanym Czarnym Traktem. Posiadało wzorem Stanów Zjednoczonych i Australii jedno wielkie miasto, czyli Oszmianę, oraz mniejszą stolicę w Ostrowcu, miasteczku ponurym i brudnym. Parterowy budynek szkoły stanowił tu siedzibę rządu, w którym pan Skrzat, siedząc pod portretem Piłsudskiego, uznanego za wielkiego Oszmiańczyka, obmyślał różne zagmatwane pociągnięcia polityczne. Siedziałem przeto na plebanii w cudzieniszkach nad czyściutkim blankietem. Wklejałem fotografię, do której przezorny sołtys przybił prawidłową pieczątkę i wykuwałem precyzyjny plan kampanii.